wszystko. Czyje to jest to? Czemu ty mi ciągle spierdalasz moją dietę, stary? Prosiłem cię, żebyś to mnie dotykał. Tak, stary. Jesteś jebanym Żydem. Ale to nie chodzi o... Ale i tak mi pozwoliłeś tą pierdoloną bułkę, choć jesteś dobra. Jebanym Żydem. Zjadam jedną bułeczkę. Rozwydają się największe dymy. Jesteś celem jebać się, kurwa. No co? Ponieważ to zestawienie jest naprawdę potężne. Pytania. Ja jeszcze chciałem tutaj coś powiedzieć. Tak, Amadeusz. Widzimy się na czwórce. Chodzi, bo wiem, że gówno pokażę. No, widać to po nim, obsrane. A za ty co pokażesz? Masz jedną pizdę między nogami, drugą pod okiem. A jeszcze będziesz miał trzecią. Kurę, z kogo nie lubię, najchętniej bym wstał i sprzedał mu ciecia w głowę. Łamałem ludziom czaszki, szczęki, jestem po wyrokach i tak dalej. Jestem takim troszeczkę ulicznikiem. I ukrzyżujemy tą dziwkę w ringu. No bo sorry, z całym szacunkiem, ale to jest jedyna osoba, z którą jest... U mnie totalnie zła krew. Nazywam go dziwką, bo był zawsze taką dziwką YouTube'a. Wypromował go Rafatus i cała reszta. Bił tam innych YouTuberów z kolegami, wrzucał filmiki. No, jest totalnym śmieciem, ja go pogrążę i za to całą krzywdę, którą wszystkim wyrządził, w tym również mi, no, po prostu go spiorę i tyle. Jebać Polaka, czas spam JP, bo jest pizdą. Elo. Na pewno Polak chętnie Boxdelowi zaprezentował kilka trików z Tajlandii, który się tam nauczył. Czasu o mnie pierdolisz non-stop. Jestem jedynym twoim tematem. Gdyby nie ja, to ty byś coś żreć nie miał. Bo nie każdy może kojarzyć genezę waszego konfliktu. I tutaj były pytania bardzo konkretne. Czy wszystko zaczęło się od wojny o bułkę podczas YouTube Shore? Widać było po prostu, że między nami no, nie będzie miło. To jest gość po prostu, który ma totalnie inny charakter niż ja. No i tyle. No, to jest oczywiste. To ci zaraz mordę rozpruje, kurwa. Za tydzień byś miał okazję. Tak, ja nie będę tu pajacował, stawał do tego kretyna za tydzień, za niecały tydzień ciebie wyjaśnię, nie będę tutaj pajacował, popisywał się, dobrze wiesz, że tutaj ochrona cię złapie, kretynie, za tydzień wszystko wyjaśnimy sobie w klatce pajacu, nie rób siebie tutaj mordę, kozaka, królestwo jest u ciebie rodzinne. Nie rób siebie kozaka. Panowie, dosyć! Ja mówiłem od razu, że dla mnie konflikt po bójce będzie zakończony, ale... Ferrari kontra Polak! Uważam, że to moje najważniejsze siadanka. Chyba piątki. Ależ Kosy leży! Leży Ferrari! Polaka! Atakuje. Ależ gol! Teraz Polak jest strzoskiem! Zwycięzcą walki Adrian Polak! To jest dopiero kurwa początek! Siedzi Polak w barze z dziewczyną i podchodzi do niego jakiś facet i klepie jego dziewczynę w tyłek. Na co wściekły Polak. Kolego, ile ważysz? 85 kilo. Zejdziesz do 7-4 i możemy wyskoczyć na solo. Amadeusz, za każdym razem masz jakąś wymówkę. Jeśli wtedy myśleliście, że jestem pojebany, to teraz mi totalnie opierdoliło. No ja wiem, Amadeusz, że nie trenujesz, no i że się bawisz. Ta twoja wygrana jest naciągana, jak sama ostatnio twoja wygrana z Malczyńskim. Czy ta walka to jest dla ciebie najważniejsza walka w karierze? Ja już nie wygrałem, ja już udowodniłem. Nieprawda, to, nie wygrałeś. Teraz robimy rewanż, bo chciał tego i zrobię to jeszcze raz, ponownie. Tak naprawdę wszystko to, co masz, no zawdzięczasz mi i temu całemu konfliktowi. Chcę z tobą zakończyć raz na zawsze ten konflikt, chcę, żeby to było już za nami. Mówiłeś wielokrotnie, że ty nie wychodzisz do oktagonu po to, żeby wygrać tę walkę. Ty wychodzisz do tego oktagonu po to, żeby znokautować przeciwnika. Myślę tak szczerze, że to będzie, nie mówię, że na największym poziomie sportowym, fejmem, ale na pewno to będzie jedna z najbrutalniejszych w historii. Konflikt jest realny. Tak naprawdę to, że my się nie wyzywaliśmy, bo po prostu zapewne on, tak samo jak ja, my już żygamy z sobą. Ja słyszę o nim każdego dnia mojego życia, od każdej napotkanej osoby. Wszyscy mi gadają tylko o nim. Wszyscy gadają, pieprzą mi tylko o Polaku. No, idzie się zżygać. Nienawiść jaka była, taka jest dalej, ale to już zostawimy sobie do oktagonu. Tak myślę, bynajmniej 9 minut na pierdzielanki. Gwarantuję, że to będzie jedna z najbrutalniejszych walk w historii Fame MMA. Nie ma co szczekać, po prostu trzeba pokazać. Któryś z nas tego dnia padnie. No to taką drugą wojnę światową internetową rozpętaliśmy. Nie? Wszystko, co w mojej mocy, bo wiem, że on jest na jakimś poziomie, ja będziemy się tak ostro upać, że jestem pewny, że to się skończy przed czasem. Tam
No ty, no zaczął mi mówić, że zabiję mnie czy coś, to jest kurwa niemożliwe. Nie da się zabić kogoś, kto już od dawna nie żyje. Przysięgam ci, no to cię kończę. Kończę cię. Nie ma cię. Nie ma cię. Rozumiesz? Nie ma cię. Co za bomby! Ale oni po prostu nie są w stanie znieść się sami, tak to wygląda. Na siebie cały co? Szkiewny wreszcie przytomny, spokojnie, on się zaraz obudzi, ale nie wiem, czy to kopnięcie było legalne. Polak dostał potworne kopnięcie, potworne na szczękę. Panie sędzia, real zawodnik nie ma, jest wyeliminowany. Zwycięzcą przez dyskwalifikację po nielegalnym kopnięciu w parterze, Adrian Polak! Jeśli dotyka palcami, to możesz jebać. I zajebałem. Skończyłeś się, Amadeusz. Przegrałeś. To koniec. Jesteś chyba bohaterem społeczności po tych ostatnich wydarzeniach, a konkretnie po nokaucie, jaki zafundowałeś. Mordo, ale ja nawet jak śpię, to z tobą wygrywam, mordo. Ta historia zaczęła się od bułki, że był w pewnym momencie topór zakopany. Tak, był w pewnym momencie topór zakopany. Wraca nienawiść do Poleńskiego, wiesz co, odjebałeś śmieciu. Do zobaczenia w piekle, kurwo. Puszka Pandory? Otwórz ją. Puszka Pandory jest blisko i czeka, Madi, na otwarcie. Ty głupcy, naprawdę myślałeś, że tak łatwo pozwolę ci się poddać? Nie leżałeś jak szmata i będziesz leżał no znowu. No i dobra, a jak przegrasz, kto czym jestem, frajerem? Jesteś kurwa. Frajerem? To ty kurwo jesteś! Jebać się, kurwa! Jebać się, kurwa! Spokojnie, spokojnie! Dawaj go, kurwa! Ej! Wyluzujcie, kurwa! Tak, kurwo! Chcesz mi zniszczyć życie i mi pomówić? Ja chcę ci się wypowiedzieć! Ja chcę ci zniszczyć życie? Ja ci chcę zniszczyć życie? To ty przez 2 lata, kurwa, mnie poniżałeś, kurwa. Traktowałeś mnie przed wszystkimi jak śmiecia, kurwa. Próbowałeś się wybić moim kosztem. Jak na 14-latkę napadli z nożami i ja stanąłem w jej obronie, to właśnie popierasz, kurwa? Popierasz typów, którzy napadli na 14-latkę z nożami? Widzę, że nazwisko Polański zobowiązuje. Wiesz, ja się tym od niego różnię, że on naprawdę robił bardzo złe rzeczy w stosunku do mnie, do mojej rodziny i tak dalej. Uszkodziłeś paluszek w jednej ze swoich stóp. On nie chciał tej walki, ale wiesz co, myślałem, że jesteś kurwa charakterny. Kurwa, walczysz ze mną czy nie? Zróbmy to kurwa, błagam was, bo ja to chcę zobaczyć. Ale walka jest, tak? Jest, kurwa. No to zrobimy wam face to face. Wszyscy brawa dla Maniego! Kurwa! Nie ma technika, to ma to. A później przyjdzie to do czego, Adrianek zrobi kubkę majtki, jako dość do końca oktagonie i go pierdolne w cymba, że tam... To już jest taka eskalacja emocji, że wydaje mi się, że ta część powinna zostać zakończona. Nie jednogłośnym zwycięstwem!